Potworna zbrodnia, jaką jest napaść Rosji na Ukrainę, jest początkiem tragedii Europy. Ukraińcy walczą w tej chwili za nas. Każda pomoc, której udzielimy Ukrainie, finansowa, pomoc uchodźcom, pomoc polityczna, która pomoże im wytrwać, jest w tej chwili niezmiernie ważna. Pamiętajcie wszyscy, Ukraińcy w tej chwili walczą za nas. Oni przegrają, my jesteśmy następni. Jesteśmy po prostu grupą mieszkańców, która w ramach swoich możliwości stara się pomagać w tej sytuacji, która teraz jest. Podejdźcie bliżej, bliżej! Nie stać nas na dobre nagłośnienie. Mamy megafon. No i mamy gorące serca. Wszyscy tutaj jesteśmy razem. I to jest chyba moje najtrudniejsze wystąpienie, jakie kiedykolwiek miałam. I dzisiaj przed kilkoma osobami myślę, że też jest ten dzień. Pierwszego dnia wojny ja po prostu nie mogłam uwierzyć. Nie pamiętam tego dnia, byłam w strasznym szoku. Drugiego dnia strasznie się bałam. Bałam się o ludzi, którzy są na Ukrainie. Bałam się o to, co będzie w Polsce. Trzeciego dnia strasznie płakałam. Płakałam cały dzień. Z niewielkimi przerwami. A dzisiaj myślę sobie, że nie można codziennie płakać i nie można codziennie się bać. I tylko my, ludzie, tutaj, na ulicach, możemy coś zmieniać. I oczywiście ci, którzy nami rządzą, którzy zawiadują tym światem, mogą coś zmieniać. Ale my też możemy ich do tego zmusić. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj. Dlatego pokazujemy siłę mieszkańców Sochaczewa, naszą solidarność z Ukrainą. Ja zapraszam dzisiaj wszystkich, którzy chcą powiedzieć coś przez megafon, podzielić się tym, co mają na sercu. Także ten megafon jest dzisiaj dla wszystkich. Ważna informacja też jest taka, że mamy ze sobą informacje z ważnymi numerami telefonów, organizacjami, które zajmują się pomocą dla Ukrainy. Jest tutaj pani w żółtej kamizelce, która tutaj gdzieś powinna być obok, ale ona jest nie do uchwycenia. A jest, o jest. Dobrze, to zapraszam, żeśmy nie spadły. Tak, mamy ulotki, czyli jeśli jest tutaj ktoś z Ukrainy albo ktoś, kto ma przyjaciół z Ukrainy i potrzebuje wsparcia, to podejdźcie tutaj później do nas po ulotki. A druga informacja jest taka, że mamy dwie osoby, jedna mówi po rosyjsku i po polsku, druga po polsku, po angielsku. I te osoby, które też stoją tutaj w kamizelkach, zbierają listę potrzeb, czyli jeśli ktoś z was potrzebuje dla siebie bądź dla bliskich pomocy, i to może być zakwaterowanie, wyżywienie, leki, śpiwory, cokolwiek potrzebujecie dla siebie i dla swoich bliskich, przyjdźcie tutaj, wpiszcie się, będziemy szukać dla was pomocy. A jeśli ktoś z was, sochaczewian, ma na tyle duże serce, że może udostępnić mieszkanie, dom, pokój. My dzisiaj spontanicznie przyjęliśmy trójkę osób do naszego domu, w tym 11-letniego chłopca Adriana. I oni teraz są u nas i powiedzieli, że nie potrzebują nic, tylko się wyspać. Więc po prostu proponujcie, jeśli możecie, oczywiście. I zgłaszajcie się do nas, będziemy przygotowywać taką listę i po prostu maczować te potrzeby i kontaktować was nawzajem. Także jesteśmy tutaj nie tylko po to, żeby pokazać naszą solidarność, ale też po to, żeby w jakikolwiek sposób, w jaki możemy, pomóc. Także wierzę, że zmienimy ten świat. Brawo! 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 Ukraina bez Putina! 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 Ukraina bez Putina!
Ukraina! Bez Putina! Ukraina! Ja zaproszę tutaj naszą przyjaciółkę, która przyjechała bardzo niedawno, bo w ten okropny dzień, w czwartek, z okolic Lwowa i dla której przeprowadzaliśmy w Sochaczewie zbiórkę. Ta zbiórka już dzisiaj wyjechała, ale będziemy zbierać dalej potrzebne rzeczy i chciałam ją poprosić, na pewno to nie będzie łatwe, ale żeby powiedziała kilka słów. Najtrudniej będzie wspiąć się na ławkę, ale takie tu mamy możliwości. Dasz radę? Ja mogę trzymać torebkę. Dzień dobry wieczór. Mogę powiedzieć rodace i nasi wierni przyjaciele. Rodace, dlatego że mam też polskie pochodzenie. Przyjaciele, dlatego że jesteście najcudowniejsze. I w tym my zobaczyliśmy tam na Ukrainie przez tych parę dni. Я відділа, що єстеще чудові. Мами тут, в Сухачеві, в Гродіську, Жерардові, в Ловічу, дуже знайомих, які нас відвідують на Україні. Єстем президентом польської організації, яка діяла недалеко Львова, проводить польську в школі. І було все добре, ніхто там не перешкоджає. Працювалишми, promowaliśmy ten kulturę polską, język polski. Jeszcze poprzedniego wieczora siedzieliśmy po lekcjach przy kawie i rozmawialiśmy o tej sytuacji, co dzieje się na wschodzie. Ale nikt z nas nawet w myślach nie pomyślał o tym, że to może dziać się tak, że to wszystko przyjdzie na zachód Ukrainy. Kiedy rano obudziłam się, wzięłam zobaczyć, co się dzieje, jak zawsze nas większość na Facebooku. I zobaczyła, że Rosja zaatakowała. Myślałam, może to jest fake. No, po jakimś czasie od razu dowiedzieli się, zadzwonili do mnie, że zostało lotnisko zbombardowane Iwano-Frankowsk. Jest to ode mnie 100 kilometrów. Dlatego dostałam bardzo panikę. W okno zobaczyła, zaczęli jeździć szybko samochody. Wydaje się, że nie dotrzymywali się znaków w ogóle. Przerażeni. Wybiegła i nie wiedziała, co mam robić. Z powrotem do domu biegała po budynku. Była akurat w szkole wtedy. Pomyślała, może zamknąć ogrzewanie, może i nie widziała, była akurat sama jestem. Wybiegła, usiadłam w samochód, pojechała po paliwo. Już była kolejka bardzo, no półtora kilometra, nigdy w naszym mieście takiego nie było. Później poprosiła, że zatrzymają mnie kolejko, że będę w kolejce, sama pobiegła do domu dokumenty wziąć. Moja córka, która mieszka tutaj w Sochaczewie, w Różkach, ona pisze do mnie, mama uciekaj, wracaj i wracaj, ale nie mogłam zostawić wszystkich, no bo mieszkam tam również. Ale i powiem tak, że zadzwonili do mnie, żeby ja, jak ja będę jechała samochodem, zabrać rodzinę z Tarnopola. To była młoda rodzina z dzieckiem. I mówią do mnie, staraj się jak najdalej od granicy białoruskiej, jedź na granicę, która jak najbliżej tam do Słowacji. Jest tam granica. Krościenko. Nigdy tam w tej stronie nie była. Usiadłam i zaczęłam jechać samochodem. Pytałam się po drodze mężczyzn, jak jechać. Oni mnie mówili, gdzie pani jedzie? Przecież wojenny stan ogłosili, granica zamknięta. A ja jechała i płakała i nie wiedziała, co ja mam robić dalej. Ale pojechała tam po drodze na stację. Tylko po 20 litrów dawali paliwo. Bałam się, że mnie nie wystarczy do granicy. W końcu dotarłam do tej granicy.
Там już była kolejka. Faktycznie granica pracowała, tylko było takie ogłoszenia w różnych społecznościowych, że zamknięta to dlatego, żeby nie było paniki, bo to było naprawdę przerażające, bo tego się nikt nie spodziewał. Całą noc jechała, przyjechała tutaj do Polski i później do mnie zaczęli pisać nasi tutaj znajomi Polacy. Wszystkim powiedziała, że jestem w tej chwili w Polsce. Każdy, kto mnie zna i kto mnie nie zna, dostawałam telefony o co mogą zrobić, jaką mogą dać pomoc, czy zakwaterowanie, czy spożywkę, czy środki czystości. I dzięki temu wspaniałych ludzi, również jak pani, organizowali bardzo dużo pomocy i załadowaliśmy dzisiaj cały tir i teraz wyjechali do, na granicę Krościenko. Dogadaliśmy się z Caritasem z mojego miasta, z ojcem, z kapelanem, który wyjedzie na neutralną granicę, teren neutralny, bo nie mogą jechać mężczyźni przekraczać granicę do Polski, dlatego że od 18 lat do 60 im nie wolno zostawiać Ukrainę. I dlatego z polskiej strony pomagają nam przy pomocy Straży Pożarnej eskortować będą, żeby można było przekazać ten towar, który tam potrzebują. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona, bo to tylko parę dni było, a my już tyle dostali pomocy od was wszystkich. Jesteście wspaniali, jesteście wielkimi ludźmi. I ja myślę, że naród ukraiński będzie to pamiętać i przekazywać swoim dzieciom. Dlatego, że jak w każdym kraju mamy swoje poglądy każdy, dotrzymujemy się i kultury, i różne religii, ale ta sytuacja nas połączyła jakby jedno całe. I ja serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu członków organizacji, w imieniu naszych uczniów, którzy uczęszczają do polskiej szkoły, wszystkich mieszkańców całej Ukrainy. Naprawdę serdecznie wam wszystkim dziękuję i ukłon dla was wszystkich, od najmniejszej osoby do najstarszej, bo ja odczula waszą miłość, dobro i szacunek do człowieka. Dziękuję wam bardzo. Solidarni z Ukrainą! 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 Solidarni z Ukrainą!